Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Robin Skateboard i witam was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Gothic 1 Mroczne Tajemnice. Dzień dobry, cześć cwaniaki, witam was w kolejnym odcinku. Zaczniemy od tego, że potrzebuję się troszeczkę wyleczyć. Chyba te harpie nas tutaj pogryzły dosyć mocno i kontynuujemy oczywiście nasze zadanie główne, czyli zbieranie kamieni ogniskujących. Oczywiście nie zapominając o wątku Mrocznych Tajemnic i questów. Hej. Co tu robisz? Które są z tym powiązane? Przybywam z polecenia magów wody. Szukam magicznych artefaktów, zwanych kamieniami ogniskującymi. Szukasz kamieni ogniskujących, tak? Odważny tak? jesteś. Tak? Co chcesz? I pozostali magowie z nowego obozu zamierzają wykorzystać ich moc, by wysadzić w powietrze barierę i zwrócić nam wolność. Jak zobaczę, to uwierzę. Tu się zgadzamy. Nie strasznie, ale powiedz, czemu ty tu przyszedłeś? Zastanawiam się, czy warto zaryzykować wyprawę do Górskiej Fortecy. Wiesz, jest tam pewien dokument, który chciałbym odzyskać, ale taka wyprawa może się okazać bardzo niebezpieczna. Mhm, oczywiście. A ten dokument? Ten dokument, którego szukasz. Co to jest? Wiele lat temu władca tych ziem rezydował w Górskiej Fortecy, skąd kontrolował kopalnie i okoliczne tereny. Jak wszyscy możni, posiadał w swoich zbiorach dokument, który poświadczał jego prawo do tych ziem. Zamierzam odnaleźć to pismo. Przecież tak długo, jak będziemy uwięzieni wewnątrz bariery, ten dokument nie będzie warty złamanego grosza. Wiem, ale prędzej czy później magowie zdołają przerwać barierę. Wtedy ten kawałek papieru zapewni mi dostatnie życie na długie lata. Patrzcie, jaki cwany, nie? Kurde. Jak ci się udało przejść przez tę żywą Dobry górę? Biznes. Pobierałem nauki u najlepszych guru. Ich magia potrafi być bardzo przydatna. No to super. Moglibyśmy wspólnie rozejrzeć się po fortecy. Niezły pomysł. Prowadź. Pójdę za tobą. Świetnie. Co do naszego czaru, czyli uderzenie wiatru, wydaje mi się, że na harpie powinna lepiej działać ognista burza mimo wszystko, bo harpie chyba mają bardzo niską odporność na ogień. Tak, chyba tak, tak mi się wydaje. Sprawdzimy to oczywiście za chwilkę, czy dobrze mi się wydaje. I tak, już mniej więcej wiem, jak zrobić dwie rzeczy, które poszły nam dosyć mocno nie tak wcześniej. A, oczywiście tutaj też jest z Lesterem problem, że jestem za szybki. Jedna rzecz jest związana z obozem przemytników, druga rzecz jest związana z tym magnatem ze starego obozu, którego musimy wyprowadzić z obozu. Oczywiście wydaje mi się, że mam już rozwiązanie. Na pewno na magnata bardzo proste rozwiązanie, wystarczy zdjąć pierścień prędkości. Na drugą rzecz, czyli na przemytników, troszeczkę gorzej, ale wydaje mi się, że wspólnymi siłami troszeczkę tam pokminiliśmy z cwaniakami w komentarzach pod poprzednim odcinkiem. Niestety, no, sam próbowałem rozwiązać ten problem, a nie szło mi za bardzo. Wydaje mi się, że teraz będziemy w stanie to zrobić. No, świetnie. Patrz. Chyba miałeś rację co do tego kamienia ogniskującego. Chyba to był. No fajnie, te harpie. Wyciągnę już od razu kosę. Ale niełatwo go będzie dosięgnąć. Tak, tak. Nie będzie łatwo go dosięgnąć. Nie wiem, co tu się dzieje, bo nagle Lester wyszedł z dialogu w ogóle. Dobra. Lester, nie! Lester, nie rzucaj się w przepaść. Co ty robisz? Okej, okay, nie będzie łatwo go sięgnąć. Aha, i to kończy dialog, że nie będzie łatwo go sięgnąć? Okej. Wydawało mi się, że trochę więcej coś tam powiemy. Okej, okay, zobaczmy, ile taka ognista burza w taką harpię zadaje. Nie, no dobrze, tak jak mówiłem, są to dobre obrażenia. Bardzo ładne, ale te harpie też gryzą. Specjalizujesz się w zabijaniu harpii. No to i mi się to podoba, ja to lubię. Ty parszywa harpio. Ało! Zaraz mnie zabiję. Dawaj, Lesterku, dupnij jej. O, blisko, za blisko. Pozwólcie, że na ten odcinek chyba zciszę, bo umrę od tych efektów dźwiękowych, jak te harpie giną. Jakby były za cicho dialogi, to najwyżej będziemy to poprawiać. Matko, moje uszy! Ała! Chyba, że przyciszę sobie na słuchawkę. W sumie to chyba nawet lepszy pomysł. W ten sposób ja nie zginę, a potem w postprodukcji będę mógł i tak dźwięki ogarnąć. Dobra, to zróbmy sobie tak, nawet niech będzie. A ja w tym momencie zciszam sobie do Gothica do zero. Nie, może do zero nie. W sumie mam nadzieję, że to, że sobie ściszam na słuchawkach, to nie wpływa jakoś bardzo na całą resztę, ale nie powinno. W razie czego będziemy kombinować później, ale nie chciałbym ogłuchnąć na tym odcinku. I dwie rzeczy właśnie, magnata naprawimy i ziomeczków wspólnie tu z cwaniakami myśleliśmy, jak tych przemytników ogarnąć i wydaje mi się, że mamy jakieś już rozwiązanie tego problemu, nawet całkiem niezłe. No świetnie, że ja w tą harpię w ogóle jestem w stanie trafić. Zastanawiam się, co mi daje specjalizacja w zabijaniu harpii. Mam nadzieję, że mi zaraz pomoże, bo inaczej
szybko postradam życie. Dobra, nie, teraz mogę grać. Powiem wam, że naprawdę pogłośnione słuchawki. Na 70% ja i tak mam słuchawki zawsze odpalone. A i tak po prostu tak to drze się. Na 100 to bym ogłuchł, naprawdę. Kto wymyślił, żeby zrobić tak głośny efekt dźwiękowy? Harpie chyba są, nie wiem, to jest, samolot przelatuje, to jest cichutko, a harpia przelatuje, to panie, chowaj uszy, bo kurczę, ogłuchniesz najgorzej. Lesterku, ty mi się zgubisz pewnie, nie? Za chwilkę? W ogóle tak biegasz, machasz tą głową, sam nie wiesz, czego szukasz chyba. Znaczy nie, no on ma cel określony, jasno, my też. Spróbujmy w takim razie. O, już słyszę kostki ze ścianą. Dobra, weźmy, spalmy harpię szybciutko. Ładnie, Lester, dzięki, gdyby nie ty. O, siema, kostek wyszedł. What? O, ale mnie coś pierdyknęło. Ale damage chory. What the fuck? Ten kostek mnie tak walnął? Nie, ta harpia pieprzona chyba tak z tyłu w plecy mnie dojechała. Rany boskie, jakie obrażenia. Cóż to się wydarzyło? O nie, o nie, o nie, ona leci prosto na mnie. Tak, oczywiście, że tak. Oczywiście jeszcze harpia, która lata pod sufitem. Nienawidzę. No i patrz, i ona mnie zaraz trafi, a ja nie będę w stanie jej trafić, nie? Tak to się skończy moja przygoda. Nie wiem, co tu się do końca dzieje. Ja mam 0 HP i nie chciałbym wchodzić w ekwipunek, bo tylko wejdę i ta harpia spadnie mi na łeb. Coś tak czuję. Ale dobra, na razie wygląda, że... Lester... Boże, co się stało z Lesterem? Przed chwilą wskakiwał na półkę. A, dobra, pobiegł w pokój. Wydawało mi się, że wpadł w tekstury. To by było śmieszne. Oni za burzo. Mam nadzieję, Lester, że się nie podpalisz za bardzo z tą burzą moją. Dobrze, harpie dostałem AOE damage też. Jeżeli Lesterek zaraz nie wpadnie tam na półeczkę i mi nie zablokuje ciosu. Okej, Lester, nie wchodź na górę. Ja teraz spalę tutaj harpioszki. Dobra, pięknie się udało. Lester w międzyczasie chyba nawet tu zaorał jakiegoś szkieleta. Co do tego szkieleta, co on tutaj robił, to też fajna rzecz, bo tu jest ukryty pokoik w ogóle. Najpierw opróżnimy też skrzynię w tym miejscu. Klucz do skrzyni. Zardzewiały klucz z górskiej fortecy. 24 piwa tu się kisiły. O, tyle czasu nikt ich nie spożył. Rany bąskie. I jak widzicie, tu jest półeczka, którą można... przesunąć, jak się postaramy, tylko wezmę sobie jakąś pochodnię, żeby cokolwiek widzieć. Jeszcze przy okazji, bo mimo wszystko dosyć ciemnawo. Ja mam 50 kolb. Ciekaw jestem, kogo okradłem. Ale tak, tu jest taka wajcha. Ona się troszeczkę zlewa z murem, właśnie gdy jest dosyć ciemno. No i tak, i tutaj mamy tajne laboratorium górskiej fortecy. Mamy ogólnie tutaj dużo mikstur, skrzynek i innych rzeczy. Weźmiemy sobie, wiadomo, 56 kolb tu leżało. Okej, to już wiem, kogo okradłem. Na pewno jakiegoś alchemika i teraz zrobiłem to ponownie. Jeszcze więcej kolebek, poproszę. O, coś przyszło. Ty, szkielet! A skąd ty żeś tu się wziął? Co ty robisz, stary? W ogóle ten szkielet nie wiadomo skąd wyskoczył. Teraz nagle się pojawił. Może jak otworzę skrzynię, to się coś stało. Skórzany mieszku, witam cię. Przyjacielu, tu mamy stół, gdybyśmy chcieli uważać jakąś niezłą miksturkę, ale póki co już ostatnio ważyliśmy wystarczającą ilość, punkty nauki się przydały. I też jeden z fajnych mi przypomniał, że ej Robin, wiesz co, w sumie możesz zawsze zdjąć parę amuletów, bo chyba nosimy coś, co pod siłę jest. Czekajcie. Czy ja mam jakiś amulet pod siłę? Nie, ja nie mam pod siłę chyba. Czekajcie. A nie, czekajcie, ten wojownika ma 10 siły. Byśmy mogli jeszcze się nauczyć 10 siły dodatkowo. Znaczy aktualnie 8 już tylko, z racji, że wypiłem stałą miksturę. Ale to by nam ile dało? To byśmy mieli 190 siły byśmy mieli, gdybym zdjął... Nie, jakbym sobie odjął dychę, no tak, to byśmy mieli około 190 siły chyba. No dobra, ale i tak, kurczę, wolałbym jednak na magię postawić, bo tak się zastanawiam, czy gdy przybiłbym nawet próg 190 siły, czy to by mi pozwoliło zranić węża. Węża z bagien, bo no, nie wydawałoby się, żeby to miało działać. Zobaczymy, zobaczymy. Dobra, pozwólcie, że nie będę też zbierał wszystkich wyszczerbionych toporków. Siekierkę wezmę, bo spoko, ładna, zaostrzona, taka ostra siekiera, ja. Więc siekierkę sobie akurat wezmę, a resztę to tam, no, ten złom, no nie chcę się go zbierać, wiecie. Mamy i tak już zdecydowanie, chociaż powinniśmy odrabiać budżet tutaj gotikowy, ale wydaje mi się, że nie ma co. Okej, co tam, Lesterku? Zaraz mnie zagadasz, tak? Pójdę rozejrzeć się na górze. Okej. Pójdę rozejrzeć się na górze. O, i tu są te rage-ogenne drabiny, o których tak wiele osób wspomina zawsze. To jest wspaniałe. Pójdź, Lester, przodem, zgarniesz parę harpi na łeb może. O, właśnie, Lester już zacznie taniec. Dobra, to ja wejdę może pierwszy. No, tak czułem, że Lester jak tylko wyczuje zagrożenie, to zostanie jakiegoś szaleństwa. Co do tych drabin, to tak jak was uczyłem, znaczy ta pierwsza chyba nie sprawia kłopotów większych. Znaczy problem jest ta harpia, która na nas tu czyha. W ogóle, jak ona mnie walnęła? Chyba trzeba harpio. Okej, tamtą myślę, że nie multiteleporterem, na pewno jej nie zabije. Zawalimy jej tutaj pierwszy cię z ogniszka. Raz, dwa i
pozamiatane. Teraz Lester za chwilkę tu sobie wtupta na górę. My może się napijmy czegoś. Kurczę, nie sądziłem, że te harpie będą mnie aż tak krzywdzić. Okropne są. Miksturki many też zdobyliśmy parę, więc weźmiemy. Zróbmy sobie save'a, cyk, cyk, cyk. I w sumie tak, i dalej można podróżować. Zaraz wejdziemy na wyższe pięterko jeszcze, tylko tutaj możemy zawsze zwiedzić. Nie wiem, czy tutaj cokolwiek było dodane w Mrocznych Tajemnicach Harpii. Od cholery tutaj zawsze było i było, jest i będzie niestety. O, ty parszywa Franco, już wyleciałaś? Dobra, to wyciągnę kosę na ciebie. Co by się tak wydaje? O, czekajcie. O, wow, jakie wpierdy, nie lubię tego. Chowajmy się gdzieś tutaj za winklem. Dawaj, Lester, słuchaj, pomącz mi. Jakie harpie mnie, kurde, kupiłem. Dobra, w ogóle Lester im mało co robi. Nieźle. Jeszcze gdzieś tu jest jakaś? Znaczy, leciała za mną, więc zdziwiłem się, że jej nie ma. Te harpie całkiem i tak nieźle sobie radzą tutaj, żeby znaleźć cel. No, zazwyczaj przeciwnicy w takich dziwnych korytarzach... O, ale patrzcie, jak mnie, kurde, jak mnie wzięła z zaskoczenia! O, ty, kurde, proszę, bestio! Wow, dobra, muszę przyznać, to było całkiem niezłe. Nie, dlaczego ja za każdym razem muszę kliknąć multiteleport? To jest straszne. Odpalmy sobie kuleczkę ognia. Raz, dwa, znaczy ognie są burze. Kulą ognia z... No, pewnie też byśmy coś tam zadali, jakieś obrażenia, ale lepiej właśnie... Najmocniejsze, co mamy. O, Lester dorwał jakąś, kurczę, harpię. Doświadczenie wpadło, lubię to. Czy tu jeszcze lata? Prawie mi na łeb spadła. Kurde, skupana. One są też całkiem szybkie chyba, nie? Mam cię? O, chodź tu. No, solóweczka. O nie, Lester tam. Dostaje jakiś pierdy. Ra, ona tutaj się zaraz pociągnę, kurde, ognistej burzy. Nie, spadłaś. O, dobra, jak spadłaś, to wyciągnę kosę. Lester na szczęście chyba zginąć nie może, więc nie ma co się przejmować. Ale jednak sprawdził, gdzie go oklepują. Gdzieś ty pobiegł, chłopie. Czy on spadł na łeb? Albo piętro wyżej poszedł? Nie, wątpię. Akt własności, 400 funtów złota warty i eliksir magiczny. Tu tych eliksirków też jest sporo ze względu na to, że będziemy musieli użyć tu czarów. Ty, Lester! Co ty robisz, świrze? Stary! Gdzie on jest? Co ci się stało? Nie ma go na tym piętrze, to najgorsze, bo tutaj kuchnia, pseudo i nic nie było. Albo poszedł jeszcze piętro wyżej? Ty, Lesterek. No nie mów, nie wygłupiaj się. Tak się próbuję rozejrzeć, gdzie go wywaliło. Można zawsze spróbować wejść sobie tutaj, tędy. Hyc, 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 zobaczmy. Nie, tylko nie ślizganko! Aaaa, wpierdy! Zginę? Tak, to będzie dętka. O Boże, spadłem na sam dół! Dalej się nie dało! Czy ja się zapisałem? 12 po, 14, 12, dobra, 2 minuty tylko straty. Nadrobię to. Aj, kurde, no myślałem, że będzie łatwiejszy ten hit. Dobra, harpie wystukane, a co ważniejsze, jeszcze zapomniałem wam pokazać, że tutaj w rogu jest skrzynka, gdzie te harpie siedziały. Z bryłeczkami rudy, niestety niezbyt wiele tej rudy, ale zawsze coś. A tu chyba nic nie zostało dodane. W sumie, kurczę, szkoda, że w Mrocznych Tajemnicach nie wykorzystano potencjału niektórych miejsc. Zobaczcie, jak dużo jeszcze terenu tutaj takiego luźno stojącego jest, w którym można było dodać jakiś content. Nawet trochę dodać tutaj parę jakichś przedmiotów walających się na ziemi, jakieś kostki porozrzucane, że niby ktoś tutaj zginął czy coś, no nie wiem, no dodać nawet troszeczkę jakiegoś tego. A, i Lester znowu gdzieś tam spadł na łeb i sobie głupi rozwalił. Ja nie będę szkalował chłopa, ale na szczęście coś tam wybija. Chciałem pójść tam wam pokazać też tam dalej to, ale dobra, wejdźmy sobie jeszcze na pięterko. To jest chyba ta najgorsza z drabin, która powoduje takie problemy z wejściem, bo ona się kończy o wiele za szybko. Ale Lester już na pięterku, okej. Zobaczmy. A nie, ta drabina jest też git. Okej. Okay. Nawet aż za bardzo. Dobra, to może ta jeszcze wyżej. Lester, ty powinieneś być piętro niżej ogólnie, a nie się tutaj bujać. Nie mam pojęcia, jakim radarem, po prostu cudem, żeś tutaj wychwycił, że ta harpia tu sobie jest. Możemy wejść jeszcze piętro wyżej. Chyba z drugiej strony, tak? Okej. Okay. Wow, znowu mnie swędzi. Wąż mnie, kurde, po nosku drapie. Ale widziałem też komentarze, tak przy okazji, jak nie mam gadać, o czym gadać, to przypomniałem sobie, że widziałem komentarze, że niektóre że napisali, że właśnie na słuchawkach. Uuu, ty, tu jest kamyczek. No, tu jest jeszcze fajny kuferek, który można otworzyć, więc otwórzmy go. Lewo, lewo, prawo, prawo. Oh shit. Lewo, lewo, prawo, prawo, lewo. Nie, o, to nie pamiętam kodu. Lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo. Aha, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo. Wyciąg, wyciąg monenta i miecz zwycięstwa, warty parę bryłek. Osoby, które właśnie na słuchawkach, takich troszeczkę lepsiejszych, pisały mi, że robino bardzo ładny dźwięk z mikrofonu, słychać różnicę i super sprawa to jest. Także cieszył mnie to niezwykle, że mimo, że niektórzy tylko z was odczują różnicę w jakości audio, że są osoby, które jednak skorzystają z tego. Czy ja muszę użyć telekinezy? Nie mam, znaczy mam jedną zapasową, którą wolałbym zostawić jednak. Pieczęć powietrza. Oczywiście można zrobić coś takiego chamskiego, że robimy coś takiego i siemano, mamy już.
dam radę. Nie, dobra, obiecuję, że zużyję za chwilkę telekinezę, żeby nie było, że sobie właśnie przyciągam itemy siłą woli. Znaczy, ej, może da się to zdjąć, tą pieczęć powietrza bez użycia telekinezy, a kurde, pewnie jakbym się ustawił pod odpowiednim kątem, to by się udało, ale no. A czy ja wam mówię ten sposób właśnie na nieskończoną telekinezę jakby, że wystarczy przytrzymać przycisk i później użyć przycisku akcji, żeby podnieść przedmiot na odległość? Mogę wytłumaczyć wam za chwilkę to też. Znaczy kurczę, wydaje mi się, że za każdym razem jak to robię, to tłumaczę i myślę, że już każdy doskonale zna te techniki, więc no, w ogóle tam w oddali widać też fajnie te ruiny i zawaloną wieżę Ksardupy. Dobra, musiałem się wczytać niestety, zrobiłem tutaj mały błąd troszeczkę. Dobra, to co? Wytłumaczę wam jeszcze na szybko tutaj, jak to działa, jeśli chcemy podnieść coś bez użycia telekinezy, jeśli mamy telekinezę. Mamy sobie taki kamień z górskiej fortecy, który musimy zdobyć tutaj w tym miejscu. Aby go zdobyć bez użycia telekinezy, klikamy sobie lewy przycisk myszki, dzięki czemu fokusujemy się na tym przedmiocie, czyli przycisk lewy, więc widzicie, już jestem taki skupiony na tym przedmiocie i później wystarczy, że skończymy czarować i klikniemy sobie lewy kontrol, więc spokojnie chowamy sobie czar, klikamy lewy kontrol i zbieramy w ten sposób na odległość. Działa to na wszystkich odległościach, gdzie tylko telekineza jest w stanie dolecieć. Możemy sobie właśnie zaznaczyć coś, schować telekinezę, kliknąć kontrol i to podnosimy na odległość. Nieskończona telekineza, łatwa sprawa, ale mimo wszystko fajny jest to czar, więc no cóż, ja tutaj wykorzystam go. Z racji tego, że wiecie, głupio mi by było tak wszędzie haksować jakby, znaczy, że nie wykorzystywać tych czarów, więc użyjmy sobie telekinezy, bo to też ładnie, fajnie wygląda ten czar, bardzo mi się podoba jego efekt. Możemy sobie przyciągnąć tutaj właśnie itemek. Niestety problem w tym jest taki, że on zawsze się przyciągnie do nas maksymalnie, a później chyba spada z tego co? A nie, dobra, tym razem nie spadł, mogłem go podnieść normalnie. No i Lesterku, chyba wszyscy będziemy zachwyceni, bo mamy co trzeba. Weź ten oręż w ogóle, mógłbym dać coś. Dokument. Dobra robota. Dobra robota. Przyjmij te zwoje magiczne jako wyraz mojej wdzięczności. Przy ich pomocy uda ci się dotrzeć do kamienia. Zaczekam na ciebie przy platformie. No i wspaniale. Teraz obaj mamy to, po co przyszliśmy. Chciałbym tu jeszcze trochę zostać, poczytać stare księgi. Do następnego spotkania. Jakie stare księgi? Tu niczego zupełnie nie było, typie. Ale dobra, zostań. Mamy co chcieliśmy, a telekinezy mamy 4 jeszcze dodatkowo, więc wiecie co? Bo nie wiem, czy ja mogę użyć telekinezy tak bez celu? Chyba nie. Okej, to zużyję jeszcze tą jedną później, tak żeby nie było, że sobie haksy używam, że sobie podniosłem tamten kamyczek na górze, bo pewnie, no, telekineza zawsze fajnie. Kolejne miejsce, które można by było odwiedzić, użyjmy multiteleporta i wtedy pomyślę chyba najlepiej będzie. Zróbmy jeszcze save, zanim to zrobię. Kolejnym miejscem, które warto by było odwiedzić, zaraz pomyślę, to zobaczę opcje, które mamy. Stary obóz, nowy obóz, stara kopalnia, nowa kopalnia opuszczona, cytadela, obóz przemytników. Wiecie co, ze starej kopalni byłoby całkiem blisko do kolejnego miejsca. Można by było zapolować sobie z Diego w kanionie, a przy okazji byśmy odwiedzili tych przemytników niedaleko. Możemy tak zrobić. Przy okazji zobaczymy, jak za pomocą niestety cheatów, ale wiem też, że jest jakiś jeden sposób, który da się jakby zrobić za jego pomocą, naprawić jakby przemytników. Znaczy przemytników nie, tylko ten bandę Quentina. Zobaczymy, czy się uda. Wątpię, żeby nam się udało zrobić to bez haksowania, ale będziecie mieli ładny, fajny, prosty fix do użycia. Tak wam tu też to pokażę. Będzie najprościej za pomocą haksików zrobić. O, zębaczy wstały! Jak to? Skąd ten zębacz się tu wziął? Ja myślałem, że wszystkie już wyklepane. O, siema panie zębaczu! O, ty w mordę kopany, ale że mnie pierdolą. Dalej gryzą okropnie. To dalej widziałem pochodni blask, czy mi się wydaje? Nie, to chyba tak słoneczko ładnie pada. O, jak ładnie w tym lesie. Chodźmy szybciutko do tych ziomków i naprawimy. Potrzebujemy naprawić tak naprawdę chyba tylko 2 czy 3 bandytów, resztę możemy pozabijać. Ale wiecie, w sumie fajnie by było, jakby kurczę wszyscy działali jak należy. W sumie też specjalnie próbowałem sprawdzić, czy to nie jest kwestia tego amuletu przemytników. Ja go tutaj chyba aktualnie nie ma, bo się wczytywałem, bo było mi głupio go mieć. Ponieważ jest ten jeden przemytnik, którego uratowaliśmy przed zgubnym losem,
I właśnie myślałem, że może jak będę miał ten amulet, to w ten sposób ten amulet będzie działał jako taka ochrona. Ale niestety nie, więc no cóż, wszystkiego próbowałem i chyba opcja ta, którą spróbujemy za chwilkę zrobić, będzie najlepsza. Tu kosa będzie nam zwiewał, ale spróbujemy użyć haksów właśnie. Edit Abilities, NPC Type, ustawimy sobie chyba na 3, ktoś mi podpowiadał, żebym ustawił mu NPC Type i w ten sposób on powinien chyba być... Czego tu szukasz, gnoju? Właśnie. Mam świeżą dostawę dla Quentina. To zapodawaj hasło, dupku. Okej, hasło było Gomez to dziwka robara, nie? Niestety gacie Saturasa. Najlepsze robale przyrząd ze snaw, chyba zapomniałem. Tchangor mnie tu przysłał. Dobra, powiedzmy ten hasło cringe. Hasło brzmi Gomez to dziwka robara. Hehe, uwielbiam to hasło. Och, jest okropne. Trzeba było tak od razu mówić, chłoptasiu. Quentina znajdziesz w obozie. Jakoś sobie poradzę. I pamiętaj, dupku, nie lubimy tu obcych. Tylko dlatego nie dostałeś po mordzie, bo Quentin rozkazał, żeby nie ruszać nikogo przysłanego przez tych leniwych przemytników. A teraz spieprzaj, bo nie mogę zapomnieć o nakazie szefa. Wspaniale, więc tak, widzicie, mamy już tutaj to. Możliwe, że ta rozmowa zmienia NPC type u wszystkich bandytów na ten, na... Czekaj, czy do mnie strzelał ktoś tutaj? Ten ziomek... A nie, tam w ogóle... A nie, jest ten strażnik jakby na górce, ale... Czy on na mnie... Czy on próbuje we mnie strzelać? Tak, okej, okay, czyli... Niestety NPC type nie zmieniło się, trudno. Będzie trzeba zabić prawdopodobnie wszystkich bandytów poza... tymi, którzy mają imiona, albo się po prostu poprzemieniać w każdego z nich i zmieniać im ten typ. Niestety jest to turbo upierdliwe. Ach, no ale widzicie, twórcy nie ogarnęli, więc człowiek musi sam sobie radzić. Ładnie się tu urządziliście. Oddałem dużo rzeczy. Co ty pierdolisz? Skąd się tu w ogóle wziąłeś, gnojku? Przysyła mnie Tchangor. To pewnie znasz hasło. Oczywiście. Gomez to dzipka robara. Ile razy jeszcze to usłyszę? Ano masz rację. Spokójcie się. Kosa cię przepuścił? Miałeś szczęście. Bo on przeważnie najpierw zabija, a dopiero później... To słabe z niego strasznie. Jestem kurierem Tchangora i mam dla ciebie przesyłkę. No, w czemu końcu. Czemu wszyscy brzmią tak A już kurwienie? Miałem opowiedzieć rudem tym cholernym magom z nowego obozu. Dawaj to. Teraz twoja kolej. Bo co, gnojku? Możesz mi skoczyć na dyszę, lwy w łoko. Ci cholerni przemytnicy dali za mało towaru. Powiedz temu dupkowi Tchangorowi, że już nie potrzebuję jego złomu. Mam już wszystko, co potrzeba. A ty lepiej stąd spadaj, bo każę chłopakom się tobą zająć. A co z transportem rudy dla Tchangora? Ano gówno, zaczynasz mnie wkurzać. Wynocha, bo poszczuję moim psami bura suko. Aha, okej, okay. Cokolwiek. Nie, nie, dlaczego wy się kurna bijecie między sobą, łomby, no? Jeszcze go dobiję, chłop. Ach, dobra, za chwilę go podniosę oczywiście. Chciałem pogadać sobie z Valorem, który oszalał, ewidentnie. Ciągle szukasz kłopotów? Ja? Kłopotów? Ani kroku dalej. Co ty mówisz? Nikt nie wejdzie do jaskini. Ale ja... Spadaj, gnoju. A jesteście upierdliwi. Nie, gdzie ty biegniesz, typie? Jak ci zaraz, kurde, zniknie... Stój. Ani... Ale... No przecież nie wchodzę do jaskini, uspokój się, kurde. Dobra, musimy zrobić naokoło, bo musimy Quentina postawić na nogi. Quentin, to nie pora jeszcze umierać. Rany boskie, widzicie sami, jaki młyn, jak się źle postawi NPC-ów. No i teraz jeden do drugiego. Nie strzelaj do niego, ty powalony Nie, uspokójcie się. Wszyscy mają się uspokoić. Dobra, Valor Quentina zabija tutaj. Rany boskie. Dobra, musimy zaczekać, aż Valor pójdzie trochę dalej, bo inaczej nie zrobimy tego nigdy. A, jak Valor nie będzie się widział z Quentinem na oczy... Stój! No ale przecież nie wchodzę do jaskini, uspokój się. Dlaczego oni między sobą się biją? Znaczy wiem, że możliwe, że też Flaxy i cała reszta troszeczkę mogła namieszać. Znaczy Flaxy, NPC Type mógł coś namieszać w tym wszystkim. O, chłop tam w ogóle. Ty jeszcze żyjesz? Co ty mówisz, chłop? Ale jesteś czwartym sztuką. Miał, dawaj, co tam miałeś? Mogło namieszać bardzo mocno i w sumie to nawet nie widać twórców konkretnie, ale no cóż, innego sposobu na naprawę nie było. Okej, teraz się chłopaki już nie widzą między sobą. Quentin, wstawaj, twój ziomek cię już nie wybeweszy. Nie iść na tą stronę, no typie, uspokój się, już mam dość was wszystkich tutaj. Ładny obozik, mogę to jeszcze raz powiedzieć? Aha, okej. Okay. Chyba mnie nie zrozumiałeś. Tak łatwo się mnie nie pozbędziesz. Czy tam ktoś ci powiedział alarm? Chłopaki! Wywróćcie tego przygłupa na lewą stronę. Chłopaków już nie ma, wiesz o tym? No fajnie, dobrze, gro, że mogę się bronić. Dobra, Quentin, spadaj. Dostałem za niego expa, świetnie. O, ja, i masz itemy, które ode mnie dostałeś. Świetnie, co za amulet?
Balkolisa pierścień. O, świetnie, też chcę go. Wszystko, co się da, dawaj. Tutaj ten twój ziomo z jaskini Stój, Volar. Ale... Aha, okej. Okay. Nie muszę tam wchodzić nawet w sumie. Znaczy, później mogę. Okej, okay, widzę, że potkam się o własne nogi. Czy Quentin będzie happy z tego powodu? Co tu się nie wydarzyło? Nie pożyjesz dość długo, żeby zdążyć czy to tego pożałować. Questa może? Zobaczmy. Siema, ładny obozik. Okej, okay. Chcę zobaczyć tego questa. Kamień z górskiej fortecy pod kręgiem, towarzysz tajemnicza, kowal, pradawni, coś idzie na bagnach, poszukiwanie skarbów? A nie, to nie to. Zobaczmy, czy ja nie mam, czy to ten nie zaliczyło jakby misji. Przyjęcie do nowego obozu i do practwa to nie, zakończone, informacja ogólna, nie, jest spoko. Czy to wykonało mi misję? Nowy almanach, plan ucieczki nowego obozu, leczernicze zioła... kurczę, kamień z górskiej fortecy. Możemy skoczyć do przemytników naszych i zobaczyć obóz przemytników. Co tu mamy? Niech to szlak. Ten pieprzony Quentin najzwyczajniej w świecie obrobił mnie z całego towaru. Co ja teraz powiem Tangorowi? A czy ja powinienem... coś zrobić z tym? Co jestem ciekaw, jak Tangor zareaguje. Możemy sobie skoczyć do niego. Wydaje mi się, że ten quest powinien przebiec inaczej. Pewnie skorzystam koniec końców z jakiejś solucji sobie, żeby sprawdzić, jak to powinno być. Ale sam jestem ciekaw, jak Tangor zareaguje na to, że nie otrzymałem z powrotem rzeczy. Znaczy, Quentin dostał wpierdy, więc mamy to wszystko. Obóz przemytników skoczmy sobie. I zobaczmy, co powie na to ziomek. Myślę, że nie będzie zachwycony. Tak, ale też chciałem zobaczyć z własnej ciekawości. Później to poprawimy ewentualnie, że nie damy się tak łatwo zrobić. Cześć, Tangorek! Słuchaj, ziomek, co do przesyłki. Jak tam? Masz przesyłkę? Wynikły małe komplikacje. Że kurwa, co? Quentin nie wykiwał. Zabrał przesyłkę i kazał mi się wynosić. A ty tak po prostu podwinąłeś ogon i dwiałeś? Próbowałem z nim rozmawiać, ale on nawet nie chciał słuchać. Niech to szlak trafi! Miałem złe przeczucia, odkąd ten gnojek zaczął marudzić, że za mało dajemy mu w zamian. Doszły mnie słuchy, że Quentin dogadał się z magami wody na dostawy rudy. Podobno pośredniczył w tym jeden ze szkodników. Dobrze, że jeszcze nie zabiłeś tego gnojka. Mam pewien plan. Wciąż jesteś po naszej stronie? Typie. Raczej nie mam wyboru. To dobrze. Słuchaj więc tego, co mam ci do powiedzenia. Po pierwsze, musisz ustalić, kto z kopalni sprzedaje rudę bandytom. Pogadaj z tymi dwoma szkodnikami, co to niby polują na ścierwojady. Jestem pewien, że jeden z nich zbratał się z Quentinem. Po drugie, namów tego dostawcę, żeby zaczął pracować dla nas. Dzięki temu pozbędziemy się niewygodnych pośredników. Po trzecie, policz się w naszym imieniu z tym gnojkiem Quentinem i jego bandą. Jak nie czujesz się na siłach, żeby walczyć z bandytami samemu, to pogadaj z Kortem. On z chęcią się trochę rozerwie, a ja będę miał pewność, że te łachmyty już więcej nie sprawią nam kłopotów. Jak załatwisz sprawę z dostawcą bandytów, to niezwłocznie do mnie wracaj. Poza nagrodą będę miał dla ciebie jeszcze małą prośbę. Kto wie, może nawet zostaniesz jednym z nas. Zobaczę, co da się zrobić. No dobra, okej, okay, czyli w sumie nawet fajnie. Wydawało mi się, że tam z Quentinem można to rozegrać trochę inaczej, ale wyszło okej. Okay. Doprowadzimy to dalej. Wiecie co, w sumie jak już naprawiamy różne rzeczy i bawimy się w tego typu sprawki, spróbujmy. Co prawda boję się, że i tak mnie złapie, kurde, Koryste mi przerobi na maga, ale skoczyć do starego obozu i spróbować załatwić sprawę z tym... Kurde, nie, Koristo! Wygłaszają. Nie, nie chcę być magiem, przestań! Nie, kurde, szkaluj. Zdążył skubany mnie złapać. Można by było... Czy ja mam... wiecie co? Możemy zrobić tak, że Marvin... A miałem włączonego Marvina, o mój Boże, cały ten czas? Nieźle. Później tak, pójdziemy spać, żeby punkty HP nie jakby były streetowane, ale wezmę się wydostany z dialogu za pomocą K, bo po prostu w ten sposób będzie mi o wiele szybciej pójść do starego obozu. Zróbmy stary obóz, szybkie KKK, tak żeby nas nie dziamnął tamten cwaniak, pięknie. Wyłączmy od razu też haksiorki, bo to by było bardzo niemiłe. Pójdziemy spać, ale jeszcze weźmiemy się z Haldorem, rozliczymy. Zdejmę pierścień, ten szybkości, żeby nie było problemów. I ja chyba zebrałem z Quentina jakiś tu fajny taki pierścień Balkolisa, 10 siły i zręczności. Możemy go założyć, żebyśmy nie stracili naszych statystyk cennych. I zobaczmy, czy Haldor teraz będziemy mogli z nim pobiec normalnie poza obóz. Mam dla ciebie ważną sprawę. Ważna sprawa to... już nic zapomniałem, w jaskini niedaleko obozu są skrzynię pełną wina. I ta skrzynia pełna wina nas już teraz normalnie pobiegniemy. Także widzicie, bandę Quentina udało się jakoś odbagować, NPC Type 3. Możliwe, że lepszy nawet by był typ, tak żeby
oni się między sobą nie lali. Nie wiem, dlaczego się lali między sobą. To już jest zagadka Gothica. No i tutaj właśnie rozwiązanie problemu jest takie, że zdejmujemy pierścień prędkości i normalnie biegniemy z dupem poza obóz. Także wygranko i wygranko. Naprawiamy błędy przeszłości, gdzie nie udało się tych rzeczy zrobić. Cieszę się, że teraz już idzie jak trzeba. Tak, no nie spodziewałem się, że ten pierścień prędkości będzie aż tak, kurczę, tutaj psuł. Myślałem, że chłop będzie po prostu cały czas biegł tą samą trasą i nie będzie na mnie czekał. A tu widzicie, została ustawiona trasa tak, że muszę biec obok niego, żeby on biegł za mną. Więc spoczko, wejdziemy tu zaraz do jaskini i załatwimy go. O, kretoszczur widzę, że chyba... Tak, jeszcze kretoszczurek jakiś się załapał. O, jak fajnie. Dobra. Ty kłamliwy psie. W tej jaskini nie ma ani kropli wina. Ale jest kretoszczur. Gin. Okej, to niezłe gin. O ty kurde gnoju, to chyba nie ja zginę. I jeszcze dostałem prawie skuteczną walkę orężem plus jeden. Okej, pozbędziemy się Haldora. Udało nam się, kurczę, jak prawie że historia z Nekiem. Wyprowadzony został i zabity poza obozem, cwaniak. Ciężka kusza, wymaga na zręczność. Tfu, jak kusza może zręczności wymagać? Co to ma być? No dobra, Gothic 1, cwaniaczki. Balkolisa już możemy zdjąć pierścionek. Chciałem po prostu tutaj ten i pierścień wsparcia. Jestem szybki jak błyskawica. I am speed. I zaraz obok mamy kolejnego ziomka, z którym musimy pogadać, więc widzicie. Tak pomyślałem, że w ten sposób zoptymalizujemy sobie ten. A miałem iść spać, co prawda. A czekajcie, czy ja... O Jezus Maria, co tu się dzieje? Czy jak ja użyję kamień czasu, to czy on kamień czasu nie jest w stanie... też wyleczyć, jak zmienię blask? Moc kryształu zmieniła czas, okej, ale zmieniła czas, ale mnie nie wyleczyła, więc okej. Teraz muszę napić się tak z... No powiedzmy, że wypiję jeszcze z dwie takie mikstury i to powinno już ten... Mana się nie uzupełnia, gdy klikamy F8, więc nie ma się o co martwić, ale życie tak, więc też żeby nie było, że... Robin Hackshot, kurde, łobuz, ty, ja się już napisałem i... Dobra, znowu robię te błędy. Ajajaj, a nagrywa się wszystko ładnie, mam nadzieję, że tak, bo jak się, kurczę, nie nagrywa, to będzie klops, ale na szczęście wszystko jest okej. I tutaj te ziomeczki, który z nich powinien być przemytnikiem, z którym musimy się ułożyć, więc Draksik czy Radford? Pewnie Drax jest takim cwaniakiem, nie? Jednak nie. 50-50 nie trafiłem, cześć Radfordzik. Mam, skąd mogę wziąć lepsze? Nie, pytanko. Słyszałem pogłoski, że podobno zbratałeś się z Quentinem i jego bandą. Kto ci to powiedział? Czyli to jednak prawda. Nie miałem wyboru. A zresztą, co cię to obchodzi? Ano dużo. Gadaj wszystko, co wiesz, albo porozmawiamy inaczej. Dobra, już dobra. Tylko bez nerwowych ruchów. O co dokładnie ci chodzi? Podobno Quentin dogadał się z magami wody na dostawę magicznej rudy. Nic o tym nie wiem. Jak pisne słówko, to on nie zabije. Gadaj, bo wypruje ci plaki. Już dobrze, nie denerwuj się. Ja tylko... żartowałem, powiem wszystko! Cały zamieniam się w słuch. Quentin po ostatniej dostawie od twoich kumpli stwierdził, że nie dostaje od nich nic, czego nie mógłby zdobyć sam. Już jakiś czas temu przebąkiwał o nawiązaniu kontaktu z magami wody. Był tylko jeden problem. Quentin był bandytą, na którego magowie nawet nie zechcieliby spojrzeć. Ano właśnie. Dlatego wymyślił, że znajdzie kuriera, który nieoficjalnie załatwi całą sprawę z magami. No i padło na mnie. Byłem mu winien przysługę, bo kiedyś odbił mnie z rąk sługusów Gomeza. Kiedy zażądał ode mnie spłaty długu, nie miałem wyboru. To znaczy, miałem wybór, ale mniej więcej taki jak teraz. Zgodziłem się i wyruszyłem do nowego obozu. Oczywiście do siedziby magów nie przepuścili mnie najemnicy. Udało mi się jednak pogadać z Kronosem, tym magiem pilnującym rudy. Kiedyś dostarczyłem od niego jeden list dla Koristo. Kronos wysłuchał mnie, pokiwał głową i kazał przyjść na drugi dzień. Kiedy wróciłem, powiedział, że Saturas przymknie oko na pochodzenie rudy i sowicie wynagrodzi każdego, kto dostarczy transport. Nice. Kto miał dostarczać rudę magom? Tego Quentin jeszcze nie ustalił. Sprawa wciąż jest otwarta. Gdyby Quentin pożegnał się z tym światem, to każdy, kto przyniesie magom wody, dostawę magicznej rudy zostanie odpowiednio wynagrodzony. Tak mi się przynajmniej wydaje. Czy teraz zostawisz mnie już w spokoju? No, brzmi stosownie. Niech będzie, ale jeżeli mnie okłamałeś, to będziesz tego bardzo żałował. No i fajnie, to by było na tyle, dzięki cwaniak. Dobra, czy to wystarczy, żeby pchnąć tego questa dalej? Byłoby bardzo miło. Dostawca rudy.
Tangor poprosił mnie o załatwienie sprawy z tym cholernym transportem. To Radford rozmawia z magami wody na polecenie Quentina. Sprawa nielegalnej dostawy rudy wciąż jest otwarta. Muszę tylko porozmawiać z tym Kronosem. Dobrze wiedzieć, że mam jakiś wybór. Ciekawe, co magowie wody mogą dać mi w zamian. I jedziemy w takim razie do obozu na... obozu nowego? Miałem powiedzieć na bagnie już z przyzwyczajenia, bo cały czas tam latałem ostatnio, ale nowy obóz zdecydowanie spoko. Cześć Saturasie, później ci oddam kamienie, ale jeszcze jak później zbiorę wszystkie, może to ci dam. Chodźmy do Kronosa, zobaczmy co Kronosik powie i będziemy mieli z bańki kolejnego questa może, a może jeszcze nie. A gomeziątko? No to, znaczy, gomeziątko to siedzi i kurde po dupsku się pewnie drapie na tym swoim tronie. Jak tam gornik cwaniaczek biega pewnie i czeka na mnie, żeby jakiegoś trolla ubić, jednego czy dwa. Chciałbym do was dołączyć, potrzebuję większej mocy magicznej. Czekaj, ty jesteś Kronos, tak? Dlaczego nie mogę z tobą opowiadać o tym queście? Czekajcie, czy ja coś popsułem? Muszę porozmawiać z Kronosem, dobrze wiedzieć, że mam jakiś wybór. Ciekawe, co magowie wody mogą dać mi w zamian. Kronos, czemu nie mam z tobą dialogu w ten temat? Chciałbym do was dołączyć? Chciałbym, jeśli chcesz zostać jednym z nas. Porozmawiać z Lee albo z Laresem, dobra. Magicznej mocy. Mogę ci pokazać. Tak, ty możesz mnie many uczyć, dzięki, a... Poszukuj. Handel to jest książeczki. Ty, to o co chodzi do końca? Nie wiem, chyba. Coś mi tu nie gra. Masz światło, ale za 3000, człowieku. Dobra, wziąłbym w sumie, ale zastanawiam się, dlaczego nie mam z nim... nie mam z nim dialogu odnośnie... Chciałbym zostać magiem. Nie możemy dzielić się naszą wiedzą z przeciwnikiem. A, okej, okay, jestem z starego Dopóki obozu. Nie przekonasz nas o swojej lojalności. Nie masz o czym marzyć, okej. Okay. To... czy powinienem skoczyć do Tangora? Poinformować go? Możemy sprawdzić, czy powinienem go najpierw poinformować przed rozmową z Kronosem. Może on ustali warunki, na jakich byśmy mieli działać z magami. Możemy skoczyć, w sumie do przemytników mam teleportation bezpośrednio, więc od razu skoczmy. Zobaczmy, czy to rzeczywiście cokolwiek da, a jak nie, to będę musiał pomyśleć, dlaczego Kronos nie chce ze mną gadać na ten temat. Może jeszcze kogoś muszę znaleźć. Dobra, cześć Tangor. Stawaj, no, mam jakieś tam informacje. Nie, też nie, nic nie mogę z nim gadać. Okej, to tego questa zostawmy sobie na później. Już ogarnę, dlaczego nikt nie chce ze mną rozmawiać. Zabiłem tego ziomka, dla kogo ja miałem go zabić? Kto mnie wziął tutaj, wysłał na zabicie tego typa? Rosł problem Verdona, kazał zabić. Tak, udało mi się zabić, wyciągnąć Haldora. Verdon kazał mi zabić strażnika o imieniu Haldor. Problem Verdona. Kim jest Verdon? Skąd ten cwaniak w ogóle był? Verdon. Wydaje mi się, że on w obozie pod kopalnią siedzi. Żeby pójść zobaczyć. Zupełnie nie pamiętam, który to był cwaniak. Ale wiem, że to był jeden ze strażników. Tak mi się wydaje. Rany, naprawdę powiem wam, problemy z pamięcią. Verdon. Gdzie jest ten cwaniaczek? Trzeba przebiec się i zobaczyć. Verdonik? Nie, ty jesteś Geralcik. Kto pilnuje kopalni? Jak się nazywasz? Ingar. Okej, ty jesteś zwykłym strażnikiem, Leszczep, to jest zbyt gadać. Można by było też teraz do kuścika pchnąć do przodu. Carlos, siema. O, siema, Carlosik. A kto tutaj gotuje zupki pięknie, elegancko? W sumie można by było ten rosołek też zrobić. To jest Mark. No tak, Marek. Siema. Corin? To może ja poszukam tego cwaniaka. Jak on się nazywał? Verdon? Okej. Okay. To po prostu znajdę Verdona i wam powiem, czy udało się ogarnąć sprawę. No cwaniaki, jestem, ale nie u Veldora, czy jak mu tam było. Szukałem chłopa i nie za bardzo pamiętam, gdzie siedzi, także sobie później sprawdzę, ale przypomniało mi się jeszcze i w ogóle też pobiegłem do alchemika i go nie znalazłem przy chacie, nie wiem czemu. Więc postanowiłem, że skoro nie znalazłem alchemika ani nie wiem, gdzie jest Verdon, to że skoczę właśnie do... Argorna, który jest w stanie mnie nauczyć kowalstwa i w sumie czy ja mam 20 punktów? Zamieniam się w pół. Ta umiejętność na pewno ci się przyda, więc no słuchaj uwagi. Tak się zastanawiam, przede wszystkim, żeby móc wykuć, potrzebujesz kowadła i kowalskiego młota. Mam kilka zapasowych, więc mogę ci ten podarować jako cechowy symbol. Kowadeł? W porządku, nice. Masz już narzędzie pracy. Teraz musisz wiedzieć, co jest ci potrzebne. A więc jak już wykujesz ze stalowego pręta ostrze, musisz je odpowiednio uformować na kowadle. To nie takie trudne, ale trzeba jednak najpierw trochę poćwiczyć. Prawdziwi mistrzowie potrafią tak obrócić głownię, że na miękki i elastyczny rdzeń nakładają warstwami twardy metal. Takie miecze wbrew pozorom są dużo odporniejsze i ostrzejsze niż zwyczajne ostrza. Warto też pomyśleć o zbrocy, gdyż odchudzi ono wagę miecza i sporo je przyspieszy. W sumie najważniejszą dla szermierzy cechą miecza jest
odpowiednie ustawienie środka ciężkości. Ale myślę, że z czasem załatwisz, co chodzi. Okay. A teraz zdradzę ci dwa przepisy na dobry oręż. Żeby wykuć dobry, długi miecz, potrzebujesz tylko głowy i stali na obróbkę krawędzi. Sprawny kowal, jeżeli jest dość silny, upora się z takim mieczem w kilka chwil. Jeżeli zaś chodzi o miecz wykuty z magicznej rudy, to już jest trudniej. Przede wszystkim oprócz ostrza potrzebujesz też około 100 bryłek rudy. No i ta technika wymaga od ciebie pewnej zręczności. Podczas przekuwania ostrza nakładasz na nie warstwami magiczną rudę. Kompozycja może piękna nie jest, ale daje odpowiedni efekt. To już chyba wszystko. Więcej nauczyć cię nie mogę, bo zrobiłbyś mi za dużą konkurencję. Ma to sens. Ale może jak spotkamy się kiedyś na kontynencie, to wtedy pokażę ci, jak wykuć prawdziwy oręż. Prawdziwy. Bywaj, to ten tutaj to zabawki, tak? Aha, sztuczne tworzysz. Zapomniałbym o czymś ważnym. Praca kowalska jest bardzo ciężka i żmudna, ale nie zdziw się, jak po jakimś czasie wzrośnie twoja siła. Jak widzisz, kucie mieczy jest najlepszym sposobem na przyrost siły. Powodzenia, kowalu. W sumie, skoro znałeś już trochę rzemiosła, to pokażę ci coś jeszcze. Ty, no przecież nie chciałeś. Znasz podstawy, więc nauczę cię, jak wykuć jednoręczny topór. Przy rozgrzewaniu ostrza musisz pamiętać o tym, że chcesz z niego formować szerokie i grube ostrze. Kowal musi mieć także sporo siły, żeby wykuć dobry topór. Do wykucia dobrego, jednoręcznego topora potrzebujesz dwóch ostrzy i dwóch prętów. To na razie wystarczy. Może nauczyłbyś mnie czegoś jeszcze? Może i bym nauczył. Ale nic za darmo. Przyniesiesz mi posążek i nosa. O. Wtedy nauczę cię wykuwać dwuręczne miecze i topory. Chyba mamy jakiś posążek. A po jaką cholerę potrzebujesz ten posążek? Może i nie wyglądam, ale jestem bogobojnym człowiekiem. Zresztą, co cię to obchodzi? Okej. Nie mam posążka? Myślałem sobie, że może zdradzę ci jeszcze jeden sekret. Zdecydowanie nie mam nic przeciwko temu. Pokażę ci, jak ostrzyć miecze. Niestety nie każdy miecz da się dobrze naostrzyć. Także nie każdy miecz jest sens ostrzyć. Aha, okay. Jestem jednak pewny, że mógłbyś naostrzyć każdy z wykutych przez siebie miecz. A czy potrzebujesz do ostrzenia czegoś prócz otełki? Magiczną rudę, bo widzisz ostrzoną krawędź, będziesz powlekał właśnie magiczną rudę. Wow. Jest to proces zarówno czasochłonny, jak i kosztowny, gdyż większość zużytej rudy zadziała jak dodatkowa osełka. To nie szkodzi. Czego jak czego, ale rudy to w kolonii jest aż nadto. Dobra, przekażę ci sekret ostrzenia mieczy. Ale nie za darmo. Potrzebuję 10 płytek z pancerzy pełzaczy. Chcę coś wypróbować. Okay. Więc jak będzie? Poszukam tych płytek. Kurczę, możliwe, że płytek też nie posiadam? Co ty mówisz? Brakuje mi takich rzeczy? Ej, mam dwa posążki Innosa, chciałbym zwrócić na to uwagę, bo się tak zastanawiałem, przecież nie sprzedawałem posążków. Mam tylko 4 fragmenty, o nie, to chyba musi zaczekać do momentu, jak będziemy mogli się u Wilka nauczyć wydobywania fragmentów pancerza. Mam tylko 4, szkoda, ale posążki Innosa mam i to nawet dwa różne, więc do wyboru do koloru, ziomeczek. Jeden 700 warty, drugi 250. Argaragarororon? O, mam posążek. Mam nadzieję, że go nie ukradłeś. Oczywiście, że teraz tak. Pokażę ci, skąd by go miał? Jak się wykuwa dwuręczne miecze. Nie wiem, czy potrzebuję, topory. Ale spoko. O, to dużo zobaczymy tym kątem. Pamiętaj, że do wykucia dwuręcznego miecza potrzebujesz 3 ostrzy, 2 prętów i 200 bryłek magicznej rudy. Natomiast do wykucia dwuręcznego topora potrzebujesz 3 ostrzy, 4 prętów i 200 bryłek magicznych. Wow. Mam nadzieję, że zapamiętałeś. A teraz daj mi trochę. Jak myślicie, wykonamy jakiś własny oręż? Możemy spróbować. Hej, wiesz co? Mam dla ciebie. Kowalu! Co się dzieje? Słucham. Ale się rozgadałeś. Chciałbyś wykuć unikatową, osobistą broń? Oręż, który byłby przedłużeniem twojego ramienia. Właśnie o tym pomyślałem. Chyba każdy by chciał. Zdradzę ci sekret. Jak wykuć wspaniały ostrze. Ale musisz mi przynieść czarną rudę. O, a co to człowiek? Za cholerstwo, ta czarna ruda? To bardzo potężny materiał o nieznanej magicznej mocy. Kiedy przyniesiesz mi rudę, zdradzę ci, jak wykuć oręż godny pierwszego miecza Amerykana. Okej,
Czy to to? Czy to ta ruda? Na Inosa. Nie mam pojęcia, też ukradłem. Znalazłeś czarną rudę? To... to niesamowite. Nie sądziłem, że zdołasz tego dokonać. Nadszedł czas na to, abym udzielił ci ostatni. Ej, już ostatnia? Czekaj, a on nauczy mnie ostrzenia, jak przyniosę płytki, tak? To o to chodziło? Kurde, bo fajnie by było zrobić ten stopień mistrzowski plus właśnie ten. Wow! Stopień mistrzowski 40 punktów umiejętności zabiera? To jest 40 tysięcy brak rudy, z tego co pamiętam? Dużo, ale może miecz jest fajny. Kurde, kusi mnie ten miecz. Weźmy to. Tajemnica wspaniałego ostrza. Aż chłop się rozebrał. Spójrz na to. Oh yeah. No co patrzymy właśnie? Bo nie widzę za bardzo. Coś tak, miecz chyba nie wskoczył mu na miejsce. Ostrze wygląda zabójczo wspaniale. Jednak jest zbyt miękkie. Przy niezwykle twardym rdzeniu. Kiedy będziesz już wykuwał własną broń, pamiętaj, aby rdzeń wykonać z miękkiego i giętkiego materiału. Kiedy rdzeń będzie już gotowy, pokryj go warstwa po warstwie twardym stopem, a wtedy przekonasz się, że twój oręż jest prawdziwym arcydziełem. Żeby wykonać tą techniką jednoręczny miecz, musisz posiadać 4 ostrza, 8 prętów i 3000 bryłek rudy. Wow. Aby wykonać dobrze, że jednoręczny miecz, będę robił jak coś. Musisz posiadać 6 ostrzy, 10 prętów i 5000 bryłek rudy. I w końcu, żeby wykuć tą techniką topór, musisz posiadać 8 ostrzy, 16 prętów i 8000 bryłek rudy. Teraz przekazałem ci już całą swoją wiedzę. Jeszcze ostrze nie. Pamiętaj jednak, że nawet najwspanialsze ostrze w rękach niewprawnego szermierza jest tylko nieporęcznym kawałkiem żelaza. Dziękuję ci, Argornie, za twoje nauki. Nigdy nie zapomnę tego, co dla mnie uczyniłeś. Bywaj, chłopcze. I uważaj na siebie. Okej, okay, w sumie, no cóż, wydałem w cholerę punktów nauki, żeby móc tego questa przepchnąć. Jeszcze się nie nauczyliśmy, jestem kowalstwem mistrz, ale tego ostrzenia chyba, tak? Bo chodziło o to, że on mnie nauczy ostrzenia, jak mu przyniosę płytki, czy coś innego, nie wiem. Czy ja mogę wykuć sobie już taką kosę? Jak to jest? Odejdź. Dobra, wykuj własny dwuręczny topór, jednoręczny miecz, tu jest dobry. Jednoręczny miecz z magicznej rudy, przekuj wszystkie rozgrzane pręty. Okej, to własny jednoręczny, jakbym chciał zrobić. Nie masz wszystkich komponentów. Okej, czego mi brakuje? Jakichś prętów pewnie albo innego shitu tego typu. Zobaczmy. No, stal. Mam ostrze, rozgrzana stal. Okej, zgaduję, że pręty to chodzi właśnie o stal, bo nie sprzedawałem raczej nic z tych rzeczy. Ty, Aragorn, czy jak ci tam jest, cwaniaczku, czy ty masz sklepik? Nie masz sklepika. Kurczaczki, to byśmy musieli okraść jakiegoś kowala. Wskoczyłem do wody i wywaliłem access volation. Nie, w takim miejscu. Kurde, akurat chciałem kończyć odcinek, tylko chciałem jakiegoś kowala jeszcze okraść. A tu psikus, access volation. I znowu będziemy kończyć na access volation. Ile jeszcze będę musiał cierpieć. Także cwaniaki, po raz kolejny zakończymy odcinek w ten taki dosyć śmieszny, dziwny sposób, czyli dużym robinem na ekranie. W następnym odcinku spróbujemy może wykuć ten własny miecz. Płytek nie wiem, czy zdobędę tyle, ile gościu chciał, ale też tego questa skontynuujemy. Sprawdzę sobie też, gdzie znaleźć wszystkich ludzi, których potrzebuję, żeby kolejne questy pchnąć. No i zajmiemy się oczywiście szukaniem dalej kamieni ogniskujących. Dzisiaj całkiem ładny progres. Udało nam się znowu ruszyć parę fajnych rzeczy, także cieszy mnie to niezwykle. No i co? Dzięki wam za obejrzenie tego odcinka. Robinos mówił. Sub dzwonem, łapę w górę i komentarz z waszej strony. To mile widziane. Pamiętajcie, że jest opcja również wspierania. Możecie przyjść, wpaść na mojego Discorda. Link znajdziecie w opisie tego filmu. Grupa na Facebooku Cwaniaczki Robina. Również zachęcam do dołączenia. No i dzięki za dziś. Trzymajcie się. Na razie, cześć. Pa, pa.